Właśnie rusza druga edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Głosowanie rozpoczyna się 25 września i potrwa do 13 października. Dzięki głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego to mieszkańcy Małopolski mogą wybrać, jakie projekty zostaną zrealizowane. To mieszkańcy wybierają, na co pieniądze powinny być przeznaczone. I nie jest tak, że raz na 4 lata tylko wybierają swoich przedstawicieli, ale także co roku mogą rozdysponować sporą sumę z budżetu województwa. W poprzednim roku było to 6 milionów złotych, w tym roku to już jest 8 milionów złotych. Mieszkańcy Małopolski mogą wybierać spośród 160 projektów. Są wśród nich inicjatywy kulturalne, projekty turystyczne i działania sportowe, a także pomysły na walkę ze smogiem, poprawę bezpieczeństwa czy ochronę zdrowia. Myślę, że każdy będzie mógł swobodnie się zastanowić, przeczytać te wszystkie propozycje, które są złożone przez samych mieszkańców i coś z tego sobie wybrać. A kto może wziąć udział w głosowaniu? Każdy mieszkaniec Małopolski może głosować od 16 roku życia, więc jestem przekonany, że również i ci najmłodsi, którzy jeszcze nie mają praw wyborczych, będą mieli okazję wybrać jakiś projekt i przegłosować. Głosować można na różne sposoby. Każdy może wybrać ten, który jest dla niego najwygodniejszy. Jest kilka możliwości głosowania. Najprostsza z nich to jest za pomocą internetu. Wejście na stronę www.bo.malopolska.pl. Ale to nie jest jedyna forma. Można podejść do dowolnego budynku z Urzędu Marszałkowskiego, czy to w Krakowie, w Tarnowie, w Nowym Sączu, czy w Oświęcimiu i oddać samodzielnie głos poprzez wrzucenie kartki do urny. Można też w kilkunastu gminach, ponieważ zawarliśmy umowy z urzędami gmin w wielu miejscach Małopolski. Tam również można do urny wrzucić taki głos. Również można listownie, po prostu wysłać list ze swoją kartką, którą sobie trzeba albo wydrukować, albo pobrać z urzędu. Przeprawa promowa w Tyńcu, stojaki rowerowe inspirowane Pismem Wyspiańskiego, sala doświadczenia świata czy łąki kwietne w Krakowie. To tylko niektóre z już zrealizowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Dzięki drugiej edycji budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane kolejne projekty. Budżet obywatelski. Małopolska czeka na Twój głos. Małopolaninie, weź sprawy w swoje ręce. W Małopolsce to Ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu. Twój głos ma znaczenie. Sam zdecyduj, na co wydać 8 milionów złotych. Weźże zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego. Sam zdecyduj, na co wydać 8 milionów złotych, bo Małopolska czeka na Twój głos. Małopolska dba o pasażerów szybkiej kolei aglomeracyjnej, tworząc dla nich kolejne udogodnienia. 22 września podpisana została umowa, na mocy której we wszystkich pociągach województwa małopolskiego oraz na kluczowych przystankach szybkiej kolei aglomeracyjnej pojawią się 133 nowe automaty biletowe. 42 automaty będą we wszystkich pociągach, w których do tej pory automatów nie ma. W ten sposób zapewnimy pełne pokrycie automatów w każdym pociągu województwa małopolskiego. Po 2 automaty na pociąg. Reszta automatów, automaty stacjonarne pojawią się na najważniejszych stacjach szybkiej kolei aglomeracyjnej. Te automaty będą zamontowane również na terenach uczelni oraz na terenach parkingów Park & Ride. Automaty oczywiście będą posiadały wszystkie funkcje, które posiadają nasze obecne automaty. Natomiast nowością będzie nowy nośnik w postaci karty MKA Lite. Będzie to papierowy bilet zawierający elektroniczny chip, dzięki czemu będziemy mogli sobie w automacie zaprogramować, jakie chcemy bilety. Czy to ma być bilet dla jednej osoby, czy to ma być bilety dla grupy, na jaki długi czas, czy to ma być bilet tylko na kolej, czy bilet wspólny. Nowe automaty biletowe to nie wszystko. Cały czas poszerzana jest również sieć połączeń kolejowych. W tym najbliższym czasie, czyli w przeciągu miesiąca, uruchamiamy 2 nowe linie i to tak jedna bardzo długą, aż do województwa podkarpackiego, czyli do Jasła, Kraków-Jasło. To będą takie połączenia weekendowe, bardzo oczekiwane, no ale również zaczynamy jeździć do Czechowic-Dziedzic i chciałbym zapowiedzieć od grudnia, wszystko na to wskazuje, że nam się uda, przedłużyć linię szybkiej kolei aglomeracyjnej, tej, która w tej chwili biegnie z Sędziszowa poprzez Miechów do Krakowa. Będziemy jeździć do Skawiny. Województwo małopolskie jest gotowe także do tego, aby od grudnia uruchomić wahadło między Nowym Targiem a Zakopanem.
apeluję do moich kolegów samorządowców z gmin leżących na tej trasie, ażeby zrealizowali nasze porozumienie dotyczące współpracy. Uruchomione zostały także nowe autobusowe linie dowozowe do stacji Wieliczka, Rynek, Kopalnia. Do 1 września funkcjonowały 3 linie dowozowe. W tej chwili tych linii jest 6, co spowodowało, że jest lepsze skomunikowanie mieszkańców gminy Wieliczka, ale również mieszkańcy Świątnik Górnych i Gdowa mogą dojeżdżać do kolei, która rusza z Wieliczki, autobusami. To są autobusy, które są zintegrowane z pociągiem, to znaczy kupując bilet w autobusie ma się automatycznie bilet na pociąg i jadąc autobusem dojeżdża się tuż przed odjazdem pociągu. Dzięki temu duża grupa, bo to jest kilkanaście tysięcy osób miesięcznie, zamiast samochodem może dojeżdżać do Krakowa autobusem z przesiadką na pociąg. Od nowego roku chcemy zrobić nowy przetarg na tę linię jako na nowego operatora. Jednym z warunków w tym przetargu będzie to, żeby w relatywnie krótkim czasie dostarczył nowe autobusy, czyli to nie będą autobusy używane, tylko to będą autobusy zupełnie nowe. Małopolska cały czas wprowadza udogodnienia dla osób korzystających z transportu kolejowego, starając się zapewnić im jak najlepszy komfort podróżowania. Małopolska w trosce o najmłodszych już od 2012 roku realizuje program edukacyjny Zagrożenia w sieci, profilaktyka, reagowanie, dzięki któremu dzieci ze szkół podstawowych mogą dowiedzieć się, co groźnego może je spotkać w internecie i w jaki sposób uniknąć cyberzagrożeń. Ponad 250 tysięcy dzieci uczestniczyło w programie, zdobyło wiedzę, ale oprócz dzieci rodzice również. Ponad 40 tysięcy rodziców chętnie uczestniczyło w tym programie, dowiadując się o zagrożeniach. Również prawie 20 tysięcy nauczycieli aktywnie uczestniczyło w programie. Pokazuje się uczniom, że internet właśnie to jest szansa, ale pokazuje też, w jaki dyskretny sposób może stać się zagrożeniem, w jaki sposób mogą udostępniać niefrasobliwie dane na swój temat, które są danymi wrażliwymi, a następnie dane te mogą być wykorzystane w taki sposób, w jaki nikt by sobie tego nie życzył, ani dzieci, ani zdecydowanie ich rodzice. Program pod nazwą Zagrożenia w sieci, profilaktyka, reagowanie jest wdrożony w szkołach podstawowych, gdzie właśnie głównym odbiorcą są dzieci szkół podstawowych klas od 4 do 6 jako najważniejsza grupa, ponieważ to jest grupa, która dopiero dorasta, rozwija się. Oni tak naprawdę to są dzieci o takiej wrażliwości, które tak naprawdę nawet nie zdają sobie sprawy z tych zagrożeń i z tego, co się dzieje w sieci, na co właśnie mogą być narażone, czy to nawet świadomie, czy bądź nieświadomie, często stają się właśnie ofiarami przestępstw. Dzięki wsparciu w realizacji tego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szkoły, te placówki, do których docieramy, dostają wsparcie w postaci materiałów, czy to materiałów drukowanych, broszury, informatory, wydawnictwa książkowe, czy też w postaci płyt nawet, które zostawiamy, chociażby Owce w sieci, na których naprawdę świetnie można pracować. My mówimy o obszarze tej przemocy wirtualnej, tym świecie wirtualnym, czyli bullyingu, cyberbullyingu, o groomingu, czyli uwodzeniu w sieci, o sextingu, czyli przesyłaniu swoich jakichś takich czasami bardzo intymnych zdjęć. Mówimy o stalkingu, o mowie nienawiści, czyli hejcie, który jest wszechobecny, o niewłaściwych takich komentarzach. Szkolenie prowadziła pani policjantka i pan policjant. Mówiliśmy o zagrożeniach w sieci, było bardzo ciekawie i nauczyliśmy się dużo rzeczy. Pani policjant mówiła, czego unikać w internecie, jak można zapobiegać jakimś niebezpiecznym zagrożeniom. Na przykład można myśleć, że rozmawia się z jakąś 11-latką, a w naszym wieku, ale tak naprawdę nie będzie i może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Na filmie, który puściła nam pani policjantka i pan policjant, było pokazane, jak pewien chłopczyk został nagrany bez jego zgody. I później były dwie opcje, czy on postąpił właściwie, czy nie. Moim zdaniem, dzięki takiemu filmikowi dzieci mogą się sporo nauczyć, ponieważ pokazuje on, jak należy rozwiązać sprawę, która nie jest zbyt przyjemna dla żadnego z nich. Bezpieczeństwo w internecie jest niesamowicie ważną rzeczą. Szkoła to jest podstawa, a jeżeli rodzice jeszcze wzmocnią w domu działania, to na pewno unikniemy wielu poważnych zdarzeń. Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.